czego jest winny, dlatego zadałem swoje pierwsze pytanie na początku wystąpienia, dlaczego mamy je bronić. Ja nie widzę, znaczy, owszem, można mieć pretensje do średniowiecza od dziesiątki różnych rzeczy, wydarzeń, sytuacji, które się wówczas działy, ale to można mieć pretensje do każdej epoki, każdego roku istnienia świata. Natomiast średniowiecze miało plusy i minusy. Było epoką wielu gwałtów, mordów. Zaczęło się w czasie, kiedy cywilizacja rzymska była niszczona przez najazdy właśnie Hunów, Madziarów. Później to Słowianie też najechali Europę Zachodnią, zatrzymali się tutaj wracając. No pewnie, żebym poruchał. To znaczy, gdyby takie narzędzia kontroli, inwigilacji, represji, jakim dysponował wiek XX, a zwłaszcza druga jego połowa, istniały w średniowieczu, to z pewnością by je stosowano bez żadnych ograniczeń i z wielką lubością. Ja jestem przerażony obecną podstawą programową, którą czytałem do różnych klas, różnych szkół, ponieważ ona absolutnie przywraca ciemne średniowiecze, wersję taką, o której mówił pan. Wizję ciemnego średniowiecza, takiego zacofanego, w którym się nic nie działo. To jest nieprawda. Trzeba pokazywać właśnie to, co się w okresie średniowiecza wydarzyło pozytywnego. Skąd się wzięły te wielkie budowle, wielkie zamki, wielkie miasta, wielkie katedry, wielkie twory wszelkie, i skąd się wzięła bankowość, wymiana pieniądza, wymiana handlowa. To wszystko wtedy działało. Dobrze, były różne negatywne strony. W miastach włoskich rzeczywiście Żydzi mieszkali w swoich zamkniętych gettach, ale to było stosunkowo bezpieczne dla mieszkańców. Były dziesiątki różnych rzeczy, o których można opowiadać i opowiadać ciekawie. Po to, żeby nauka była po pierwsze przyjemna i ciekawa. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli okazję w ogóle zapoznać się z tym wydarzeniem albo o nim usłyszycie, to przyjdźcie. Wiecie dlaczego? To jest ring bokserski. Intelektualny ring bokserski, na którym Arystotelesi, Platoni dzisiejszych czasów mierzą się ze sobą i dyskutują o najważniejszych rzeczach. Żywa formuła to niewypłatna ludzka gadająca.